ostatnich dniach sporo pojawiło się spekulacji w mediach na temat, w jakim składzie nasza drużyna będzie grała w tym spotkaniu. Sporo spekulacji na temat, kto powinien być powołany, kto nie powinien być powołany. Chcę tu powiedzieć z tego miejsca jasno i otwarcie, że przy powołaniach i przy ustalaniu składu kierujemy się wewnętrznym przekonaniem, żadną sympatią czy antypatią, żadnymi sugestiami i również tym razem będziemy się kierowali takim wewnętrznym przekonaniem co do tego, kto powinien grać i jak skład naszej reprezentacji będzie wyglądał w tym spotkaniu. Widzę, że my ciągle mamy przez kilka dni problem, w jakim składzie będziemy grali. To też nie pomaga. No to też nie pomaga. No to jest tak, jakbyście współpracowali z reprezentacją Ukrainy, chcąc im o wiele wcześniej pokazać, w jakim będziemy grali ustawieniu. Ale czytelnicy to jest, powiedzmy, ta druga strona medalu. Mamy dobrych piłkarzy, natomiast nigdy nie jest tak, że skład jest ustalony, czy skład zamyka się na kilka dni przed tym, przed konkretnym spotkaniem. Myślę, że byłoby to bardzo złe, gdybyśmy już na kilka dni przed meczem wiedzieli, kto zagra. Zawsze są to dylematy. Nie ma co ukrywać, są to dyskusje, są to analizy i do końca zastanawiamy się i te decyzje podejmuje się często, być może dzisiaj, a być może jeszcze w dniu meczu. Zdajemy sobie sprawę, że Grzesiek Krychowiak no, ma swoją pozycję w tej drużynie i na pewno jest kwestia, kto będzie z nim grał. Ja też w tej chwili nie odpowiem, czy to będzie Łukasik, czy to będzie Borysiuk, czy może ani jeden, ani drugi, więc poczekajmy z tym, z odpowiedzią na to pytanie. Jeżeli chodzi o Radka Majewskiego, to no nie wiem, czy pytałem, bo obejrzeliśmy bardzo dużo spotkań. Byłem na jednym meczu, obejrzeliśmy kolejne, także mamy rozeznanie, na jakiej pozycji gra. Wiemy, że grywał również w Polsce na pozycji środkowego pomocnika w systemie 4-4-2, czy jakby mnie poprawił jeden z nestorów trenerskich, 1-4-4-2. I myślę, że jest to na tyle wszechstronny zawodnik, jeżeli mówimy o środkowej linii, że poradzi sobie.